oraz współorganizator Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa na uroczystej gali wręczenia 23. edycji Nagrody imienia Kazimierza Ostrowskiego pani Agacie Kus oraz na otwarciu wystawy laureatki, na które zapraszamy po gali do galerii ZWP na ulicy Piwnej. Szczególnie pragnę powitać panią Honoratę Pilszyk, córkę profesora Kazimierza Ostrowskiego. Która od początku istnienia nagrody wspiera nas i swoją obecnością uświetnia uroczystości. Członków tegorocznej kapituły nagrody oraz obecnych na dzisiejszej uroczystości laureatów poprzednich edycji nie widzę, więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Oraz przedstawicieli naszych władz i donatorów projektu. Pana Władysława Zawistowskiego, dyrektora Departamentu Kultury Samorządu Województwa Podlaskiego. Panią Ewę Adamską, kierownik referatu do spraw mecenatu kultury z Biura Prezydenta Miasta Gdańska. Oraz pana Maksymiliana Kieturakis, przewodniczącego Komisji Kultury Miasta Gdańska. Chciałbym podkreślić, że dzisiejsza uroczystość odbywa się pod honorowym patronatem pani Hanny Wróblewskiej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto patronatem medialnym projekt objęli Radio Gdańsk, TVP, oddział w Gdańsku, portal trójmiasto.pl, portal gdańsk.pl, magazyn trójmiejski Prestiż. Na gali wręczenia nagrody spotykamy się po raz 23. Do tej pory tą ważną nagrodą zostali uhonorowani najwybitniejsi artyści. Przypomnę, że pomysłodawcą nagrody jest Krzysztof Miszczyński, profesor Krzysztof Miszczyński, a zainicjował projekt Krzysztof Izdecki. Nagroda imienia Kazimierza Ostrowskiego jest nagrodą ogólnopolską przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa i jest wydarzeniem cyklicznym, rokrocznie organizowanym przez Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyki. Nieprzerwanie od 2001 roku. Kapitułę nagrody powołuje zarząd, a jej skład stanowią członkowie wybrani wśród czołowych przedstawicieli placówek kultury, cenionych i znanych artystów, historyków i krytyków sztuki oraz członkowie honorowi. W tym roku kapituła obradowała w składzie przewodnicząca profesor dr habilitowana Anna Kutel-Markowska, historyk sztuki Uniwersytet Wrocławski, dr Zbigniew Ignacy Brzostowski, historyk sztuki ASP Gdańsk, Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galeria El Elblo, profesor ASP dr habilitowany Marek Wrzesiński, dziekan Wydziału Malarstwa ASP Gdańsk, Piotr Stasiowski, dyrektor Galerii Miejskiej w Gdańsku i Bartłomiej Łożejowski, prezes Gdańskiego Okręgu ZPA. W obradach uczestniczył także pan Krzysztof Izdecki, członek honorowy kapituły. Tyle tytułem wstępu. Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa witam. Proszę teraz o zabranie głosu rektora Akademii Sztuk Pięknych, profesora ASP, doktora habilitowanego Adama Świerzewskiego. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest partnerem tego niezwykłego wydarzenia. No i też od długiego czasu z oczywistych względów, między innymi przez patrona tej nagrody, jest bardzo mocno związana z tym konkursem. Pani Agato, gratuluję nagrody. Z tego co wiem, jest Pani najmłodszą nagrodzoną osobą, jeżeli chodzi o ten konkurs. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że Państwo jesteście tutaj z nami. Mam nadzieję, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w dalszym ciągu będzie partnerem tak ważnego i tak też mocno związanego z Akademią konkursu. Bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję. Brawo. Pani Agato, witamy Panią serdecznie tutaj w Gdańsku nad morzem i zapraszam do siebie. Odczytam werdykt oraz dyplom. W
Werdykt kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego, 23. edycja 2024. Laureatką 23. edycji Nagrody została Agata Kus za znakomity warsztat, który pozwala jej perfekcyjnie dobierać środki wyrazu do idei, trafne wyrażenie współczesnego niepokoju przy pomocy odniesień do sztuki wielkich mistrzów, wiarę w wielką siłę malarstwa i narracje, jakie proponuje, radość niespodziankiem, jako daje nam złudność mimetyzmu. Przewodnicząca kapituły profesor dr habilitowana Anna Kutaj-Markowska, historyk sztuki Uniwersytet Wrocławski. Klub Środowisk Twórczych Spadów, Sopot, 28 czerwca 2024 roku. Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 15 tysięcy zł otrzymuje Agata Kus, laureatka Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za 2024 rok. Mieczysław Strug, Marszałek Województwa Pomorskiego, Gdańsk, dnia 4 października 2024 roku. Panie, serdecznie gratuluję. Proszę bardzo. Wreszcie. Proszę bardzo, kwiaty. Tu statuetka nagrody inspirowana twórczością profesora Kazimierza Ostrowskiego. Także może na razie tutaj postawię. Tak. Proszę i bardzo proszę panią o zabranie głosu. Proszę bardzo. Dobra. Przyznaję się od razu, że nie jestem przygotowana do wielkiej przemowy, ale myślę, że na swoją obronę mogę podać to, że faktycznie językiem, w którym najczęściej się wypowiadam, jest po prostu język malarstwa. I wiem, że właśnie malarstwo i wszystkie inne środki plastyczne jest faktycznie językiem. I każdy dobiera sobie ten swój wobec swojej wrażliwości. Niektórzy pięknie piszą, niektórzy wspaniale opowiadają anegdoty, niektórzy potrzebują się wyrazić w ruchu lub w śpiewie, a ja faktycznie realizuję się w malarstwie i bardzo się cieszę, że ktoś to zauważa, bo takie chwile jak ta są takie bardzo jakieś niesamowite dla malarzy, tak sądzę, ponieważ bycie malarzem to taka jest praca, że siedzi się głównie w pracowni, w samotności, nocami i skrobie się swoje i zupełnie nie widzi się jakby tej drugiej strony, a później się okazuje, że jest masa osób, która się odzywa, która to ogląda, która to rozczytuje, która właściwie żyje w jakiś sposób życiem tych obrazów. I to jest zawsze dla mnie jakieś takie, wiecie państwo, szokujące, bo jakby nie ma się z tym kontaktu, nie zakładam w ogóle, że to się może wydarzyć, a to się dzieje. Dlatego tym bardziej chciałabym bardzo podziękować za takie dowody uznania i jestem naprawdę zaszczycona i jest mi bardzo przyjemnie, zwłaszcza, że jest to, że Gdańsk jest miejscem zupełnie na takim końcu Polski od Krakowa i przyznaję się bez ukrycia, że oprócz mojej miłości absolutnej do tego miasta, które uważam za najpiękniejsze miasto w Polsce i do morza, to nie mam wiele z Gdańskiem wspólnego. Bardzo chciałabym mieć, ale jeszcze się to nie wydarzyło jakoś, jeszcze nie było powodu, dlatego każda moja kolejna nitka połączenia z tym miejscem jest dla mnie bardzo ważna. I bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam doktora Zbigniewa Brzosowskiego, historyka sztuki, pracownika dydaktycznego ASB do wygłoszenia relacji na temat laureatów. Dzień dobry Państwu wszystkim. Witam panią przede wszystkim serdecznie. Panią poznać, zobaczyć na żywo, bo do tej pory tylko poznałem panią poprzez obrazy i kilka takich wypowiedzi, gdzieś to sobie przeczytałem, a które wydały mi się bardzo ważne. Jedna z tych pani wypowiedzi jakby zainspirowała mnie między innymi do napisania tekstu.
chodzi tutaj o to, kiedy pani powiedziała, że dla mnie ważna jest literatura, zwłaszcza poezja, i że od razu tworzy pani trochę jak poezja. Zaraz by to spowodowało, że zobaczymy to pani w kontekście literatury. Uważam, że ona jest rzeczywiście narracyjna. Proszę państwa wszystkich, żeby udać się na wystawę, to na pewno tę narrację spróbować sobie odczytać. To jeden aspekt, ale narracje często wydają się bardzo różne. Wówczas miałem gdzieś na stronę głowy przyszłej bohatki desek, które zresztą czyniłem ten fragment mottem do tekstu. Jeżeli ktoś z państwa się pamięta, jest treścią bachantek Eurypidesa, zakładam, że tak, ale na wszelki wypadek przypomnę, że chodzi tutaj o wprowadzenie kultu, który został w Atenach i tragedię, która się z tym była związana, kiedy te kobiety ateńskie wpadły się w szał. Między innymi się zaczęły rozrywać różne skróty swoje dzieci i myślą, że to są ofiarne zwierzęta. Ja, jest bardzo krwawa tragedia, ale widzę jej elementy w tym malarstwie. W tym, co mam tutaj odmówić, dlaczego mam najlepsze malarstwo, mam antropologiczne, dlatego że widzę rytuały przejścia, nie tylko przejścia. To, co dzięki temu, że tutaj możemy oglądać część tych obrazów, jest jeden z tych, znaczy takich pierwszych rzeczywiście przez mnie zauważonych, to jest ta młoda kobieta z obciętym warkoczem i z nożem w ręku. Zresztą ten atrybut, jaki jest łóż, bo bardzo często u pani występuje, jest zawsze ten sam, przynajmniej tego widzę. I to jest jeden z najstarszych w ogóle atrybutów, jakie w ogóle w historii ludzkości, antropologii, ludzkiej historii i sztuki występuje. On zmienia czasami lekko kształt. Materiał, z którego jest zrobiony, ale jego funkcja jest zawsze taka sama, aż po dzień dzisiejszy. I ten rytm ofiarny, on złączy z tym nożem, bo się posłyszy, widzę w tych obrazach. Tutaj przywołany przez mnie obraz postrzeżyny. No student, tak jest oryginalny, prawda, tytuł, ale widzę w tym postrzeżyny. Nie tak jak u Frabala, to dosyć zabawne, oczywiście, ale bardzo taki mocny rytuał przejścia, to odcięcie włosów, pożegnanie dzieciństwa, pożegnanie nastoletniego okresu i pobudzenie się w dorosłości. Z innych obrazach będzie widać, jak ta dorosłość wygląda. Nie wiem, czy pani ją rzeczywiście tak postrzega, ale ja ją tak poprzez pani obrazy widzę. Dlatego, że łączy się to też z tym, co przyniosło oświecenie, że chcemy dać Wam wolność, bądź panami, a co z tym zrobicie? Mamy nadzieję, że wszystko będzie pięknie i okazuje się, że nie. Ale to jakby pokazuje, że swoje środowisko zakładam przede wszystkim gdzieś na krakowskie. Ja nie jestem z Krakowa, chociaż bardzo to miasto lubię, w pewnego roku, przez pewien rok było aż 14 razy w Krakowie. Ale nie znam się, nie wiem, jak znam ludzi, jakby osobiście, czy poza moich ulicy. Założyłem jednak, że to jest portret pani środowiska, ale nie obserwowany z zewnątrz, tylko od wewnątrz. Niektórzy oczywiście chcą to, co ze swoją wolnością to środowisko robi, to pokazuje chociażby to w obrazie i do. Ten obraz jest na wystawie na tych wnętrzach, więc warto rzeczywiście to zobaczyć. I on znowu pokazuje to, że zapomnieliśmy o sensie rytuałów, ale zachowaliśmy puste gesty. Czyli musimy odbyć jakąś imprezę w cudzysłowie, wręcz jakąś tam orgię, oddać hołd idolowi. Ten idol w tym obrazie jest, proszę zwrócić na uwagę, jak mamy drewniany sobie stojący, to mam dolegorę przypominający, ale jest. Nie wiem, czy nazwa lokalu, w którym się... Wiem to poprzez tekst Stawowskiego, że to jest lokal rzeczywisty. Nazywa się Betel, ale nie wiem, czy Betel, czy Betel. Ja zinterpretowałem to jako Betel, czyli Dąbowo. I nie wiem, czy celowe to było umieszczenie akcji w tymże lokalu. Ja odebrałem to, że tak. Bo dla mnie było to się... Mieliśmy być wolni, ale potrzebujemy i do.
I każdy sobie znajduje tego idola, jakiego chce. Nawet do środowiska akademickich, w którym pani przecież przebywał wraz z pani pracownikiem Akademii Krakowskiej, no, szuka swojego idola, także z tą wolnością może różnie. Przepraszam, że tu tak trochę tę sprawę rozwijam, ale chcę mieć te zaradki do puszczenia wystawy również. To jest taki mały, mniejszy znacznie format wobec Pandora. Wydaje mi się, że on również jest taką opowieścią o zagrożeniach. Nie rzuca się specjalnie w oczy w przeciwieństwie do idola, ale daje też, mówię o zagrożeniach, które Pandora mityczna otwierają sobie swoją puszkę czy beczkę, gdzie tam w dużej wersji to jest różne, wypuszcza całe zło na świat. My z tego zła korzystamy, źle funkcjonujemy, a na dnie tej puszki, zgodnie z mitem, znajdowała się najmniejsza część, czyli mam nadzieję. I tak też odbieram generalnie malarstwo, że ono daje też pewną nadzieję. Jeżeli my, jako jego odbiorcy, uczestnicy też tego malarstwa, będziemy chcieli tę nadzieję odnaleźć i podtrzymać. Tyle narracji, proszę Państwa, ale to malarstwo jest narracyjne, jest figuratywne. Chyba abstrakcja się zwróciła, więc ja bardzo Pani dziękuję za ten typ opowieści. I Państwa zapraszam do obejrzenia wystawy. Dziękuję Pani bardzo jeszcze raz. Dziękuję serdecznie doktorowi Brzostowskiemu. Szanowni Państwo, w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tegorocznej edycji nagrody, a w szczególności naszym donatorom. Władzom miasta Gdańska, pani prezydent Aleksandrze Dulkiewicz za dofinansowanie organizacji projektu nagrody imienia Kazimierza Ostrowskiego oraz panu Mieczysławowi Strukowi, marszałkowi. Serdecznie dziękuję kapeli. Jeszcze raz Katarzyna Kowacz, skrzypce. Katarzyna Rogalska, skrzypce. Tomasz Murowiński, altówka. Alicja Lachowsiana, wiolonczelo. Dziękuję serdecznie. Myślę, że tutaj no nie tylko Gali, ale wszyscy mogą pozazdrościć, których tu nie ma, tak pięknego koncertu. Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszą uroczystość. Zapraszam na wystawę, która w tym roku odbywa się tuż obok Akademii, w naszej galerii ZKP przy ulicy Piwnej 67/68 oraz na promocję katalogu i tradycyjny poczęstunek. Katalog prezentujący twórczość naszej laureatki będzie można nabyć w galerii ZKP. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na galerię. Serdecznie dziękuję kapeli. Jeszcze raz Katarzyna Kowacz, skrzypce. Katarzyna Rogalska, skrzypce. Tomasz Murowiński, altówka. Alicja Lachowsiana, wiolonczelo. Dziękuję serdecznie. Myślę, że tutaj no nie tylko Gali, ale wszyscy mogą pozazdrościć, których tu nie ma, tak pięknego koncertu. Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszą uroczystość. Zapraszam na wystawę, która w tym roku odbywa się tuż obok Akademii, w naszej galerii ZKP przy ulicy Piwnej 67/68 oraz na promocję katalogu i tradycyjny poczęstunek. Katalog prezentujący twórczość naszej laureatki będzie można nabyć w galerii ZKP. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na galerię.